17. Bardzo proszę. Sprawy zadań kredytowych na rok 2014. Paragraf pierwszy. Zajmuje się uszczegółowienia wniosku numer 28 imprezy i inicjatywy placówek oświatowych, gimnazji i zespołów szkół podstawowych w ramach zadania przeznaczonych na przedsięwzięcia dzielnicy 18 roku 2014, oparcie o procedurę realizacji zadań priorytetowych oraz po analizie bliskich wniosków od jednostek z terenu dzielnicy przedstawia się listę zadań na rok 2014. Uprzejmie. Na dyskusję. Pani radna. Panie przewodniczący, chciałam zapytać, dlaczego nie ma żadnych pieniędzy na komisję moją. Szanowna pani radna, chciałabym zauważyć, są to środki priorytetowe na wniosku nr 28, który brzmi imprezy inicjatywy placówek oświatowych gimnazji ze zespołu szkół podstawowych, które są w zakresie podziału kompetencji Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu. Nie, ja to rozumiem, ja to przeczytałam. Dlaczego moja komisja jest ustawiać niepriorytetowych? A to nie jest pytanie. Czy komisja pani radnej, czy komisja kultury rozdziela środki związane z jednostkami kultury, czyli na przykład z Nowogrodzkim Centrum Kultury, z Ośrodkiem Kultury Kreatywnego Kuta, z Ośrodkiem Kultury Norwita, na przykład z Muzeum Historycznym Oddział Nowa Kuta. To są pieniądze, które przynależą do Komisji Kultury. Tak zawsze pani radna te pieniądze rozdziela. Nie, ale pytam o konkretnie, pytam właśnie z funduszu, że tak powiem z nazwy priorytet, czy nie było żadnych możliwości, żeby dać na te kluby, powiedzmy, czy coś, czy jakieś inne imprezy, które my organizujemy. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że są to pieniądze, które pani radna rozdzieliliśmy w tamtym roku i one były zbite do jednego wniosku, a teraz tylko po prostu ten sam wniosek rozbiliśmy na szczegóły. No właśnie, to tylko to się nie zmieniło. Tak, jak wiem. Czy ktoś jeszcze w dyskusji? Nie widzę, dziękuję, zamykam. Przechodzimy, proszę państwa, do trybu głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na 17? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z państwa radnych jest przeciw? Dziękuję uprzejmie. Kto się z państwa radnych wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że zadanie jest przyjęte na 17.